kolejnym odcinku z rodzinki zastępczej. Dzisiaj zaczynamy sobie w czwartek i ja chyba pograłam z nimi dwa dni, tak sobie sama. I mam jedynie Radek i Stanisław, troszkę podrośli. A dzisiaj zaczynamy z rana i oczywiście zaczynamy od wysłania na studia Mariolki i Natana. Tak, tak stwierdziłam, że wyjątkowo zrobimy to z samego rana, żeby mieć już z głowy. Chociaż Natan lekcję nie odrobił. Oni mają dobre oceny, więc spokojnie myślę, że można ich posłać do... już na studia. Niech sobie idą i dadzą mi święty spokój. Jeszcze z takich względów w ogóle, no mi zmieniłam jednak karierę, ponieważ w tamtej nie miał możliwości rozwoju. On cały czas miał pełny pasek, ale wiecie, cały czas był tym kierownikiem i nie mogłam nic z tym zrobić. Potrzebuję teraz jednego przyjaciela, więc od razu powiedzcie. Zejdźcie z drogi i może jeszcze się uda przed pracą nam zbić. Jakbyś dał radę, to byłoby fajnie. Ty już nie przejdziesz, tak? No cóż, do kogo tam dzwoniłeś? Do tej Alinie. Do złodziejki. O, patrz, możesz już iść. Tak, niech na ten idzie. Jak oni przestaną mi rzucić tych dzieci, to mnie coś trafi. Czarnia, ty też idź na studia. Niech idą. Tutaj dzieciaki się bawią z rana. Bo nie byli tacy głodni, to ich posłałam, żeby się poszli trochę pobawić. O, Nataszka przybiegła, pożegnać syna, no to pa. Potem zaczyna pracę z rodziną. Oj, tutaj już nikt nie nakarmił. Daj mi jeść. Tak. Wolfgang! Pogadałeś z nią? Ty nerwujesz mnie, chłopie. Jeszcze jeden telefon. Patrzcie, no prawie. Tak mało ci brakuje. Spójrz się do pracy. Patrzcie, on co mi tam mówi. Chyba się nie uda. A one się tu zblokowały, także fajnie. Dziecko tam jest głodne, Nataszo. Daj mi butelkę. Do szkoły, pa. Boli, nie denerwuj mnie. I nie zaprzyjaźniłeś się z nią. Serio, przez te studia, nieważne. O rany, jak mnie denerwują, wszyscy się tu blokują. Dzieci, do szkoły. No, nie ma to jak po prostu początek odcinka. Już takie akcje. Spokojnie. Dałaś temu dziecku jeść? Dałaś. To daj mu zjeść. Nie niesie cię. Weź ty się uspokój. Jadłeś? Dobra. Weź go, weź. Tak, weź go, weź. Weź go, no. Nataszo, weź syna. Czekaj, niech on jeszcze siku zrobi. Użyj sobie tutaj. Jesus Christ. Idziesz? Zrobisz siusiu jeszcze? Proszę cię. Tak, matki, proszę. A ty pobudka. Słyszysz? Pobudka! Stasiu. Może dzisiaj Natasza dzwoni po dziecko, o. Bo ostatnio tylko Wolfgang dzwonił. No, prawie się załatwiłeś. A spróbuj jeszcze raz. No, zaraz cię wezmę w położę, obiecuję. Włóż do końca, Radek. A Stasiu zrobi siusiu i dostanie... A moje, czemu? Dobra, Natasza jeszcze z głodu, że się nie umarła, więc... Oj, ty mały zaraz tam padnie. Nie, Stasiu! Radek! Już mama idzie po ciebie. Weź mnie, nie denerwuj!
Stasiek jest zaraz dla jego Natasza, ogarniaj te dzieci. O rany, jaka ty jesteś się nie... nieogarnięta. Jak tam bym padł, to już tego odsać. Trudno. Masakra. No, załatwisz się porządnie? Proszę bardzo. No. Teraz możemy ci dać jeść. Wstałeś już, Radek? Zobaczymy, jak nam to pójdzie. No, w końcu. Bo mi Natasza zaraz umrze z głodu. Nie wierzę w nią. Nie, nie wsadzisz go do końca, to nie wiesz, rozumiesz? I mnie to nie obchodzi. Ja palę. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. No zasypia, jak masz zasypiać. I obudź się. W nią. O! Pół dnia próbować dziecko do końca wsadzić. I zjedz, bo umrzesz. Natasza. Trafiłeś do końca? Brawo! A ty co robisz? Też nas będziesz chciał spać. Oskar przeprowadził kogoś tam na trudno. I Patryk też powiedział, że mam dzień dobrze. Ty Natasza, musisz coś ugotować. Dobrze, cieszę się bardzo, przestań mi tu drzeć, spadaj. Ohoho, następny co chce szczeniaczka. Nie ma opcji. Natasza, najedź się. Placek jagodowy. A ja ogarnę dzieci. Ja ci dam komputer, ja ci dam komputer. Możesz sobie obraz poglądać co najwyżej. I zrobić lekcję. Ty sobie tutaj pójdziesz skorzystać, będziesz sobie prysznic. Dobra, nie. No! Aha. Chłopak wrócił z pracy, jak widzimy. Także on zaraz od razu zadzwoni do tej swojej znajomej. Zadzwoń te trzy razy. Kolejna masz lekcja, ty idziesz dobrze. Ty pierwszy czas, to pięknie. Nie, 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 kochana, tym razem go nie spalisz. Śmierdzisz, oj. Chodź w takiej bliźnie. No cóż. No cóż. Wolni, dzwonisz, to w ogóle Kamila straciła twarz. Brawo. Więc jak ktoś ma ochotę na sobie jeść, a ty? Zadłeś się w głąb. O, już się nam naprzyjaźniliśmy. Dobra. To styknie. On śpi jeszcze, dobra. Ten też by chciał spać, więc tatuś cię włoży. Trzeba opróżnić mocniczki. O, ktoś tu się poczęstował. Teresa noga, okej. Ty się wykąp, skorzystaj. Też sobie szami. Bo w sumie czemu nie? Wolnok jest szczęśliwy. A ty też sobie zjedz ciasto. I ty. Czy ty robiłeś lekcję? Przyszły? A dlaczego nie? Będzie znowu Nataszka, zadzwoń usługi, adoptujemy to dziecko, póki pamiętam, bo zaraz zapomnę. O, rodzinie już to Radek ma.
Sprzątanką. Obudziłeś się? Czy nie? Się pogodę, dobrze, gdybyś się tylko budził. Na radę? Coś z tym zrobić? Jak twoje w ogóle relacje Wolfgang z tą... 70. 70 to chyba tak stygnie, nie? A z Beatą 80. To Azan spędzi, ale dopiero w sobotę, także przez dwa dni możemy jeszcze sobie znaleźć innych. On tu w ogóle ma siódmy level aż, bo tak mu się ustawiło, jak przyjmowałam u niego karierę, to od razu miał możliwość na piątym levelze i nie wiem czemu on tak miał. Przez to, że miał umiejętności czy co? Użyj sobie tego, użyj. Kiedy rzuć tą butelkę. Weź sobie prysznic. Nataszka szamie, Nataszka szamie. Co ty robisz? Sprzątasz. No miło z twojej strony, synu. Ty sobie możesz zjeść. Pewnie nie dokończyłeś tych lekcji. No to chodzisz po jedzeniu. Ty teraz zadzwonisz. Adoptujemy sobie gdzie? Tak. Dobrze, zobaczymy. Może Nataszka będzie miała jakieś szczęście. I strasznie, wiecie co? Zabawa ostatnio spada i w sumie nie wiem, z czego to wynika. Czy ona nadal jest chora, czy jak? Radio? Co tam się dzieje? To by się przydałaby kąpiel, nie? To tatuś się tym zajmie. Tatuś wykąpie radia. No i sobie dam ujeść. Ty się tam bawisz, to nie będę ci przeszkadzała. Widzę, że nasz syn, zresztą obydwaj mają pragnienia z Teresą. Nie masz telefonu. Możesz do niej spróbować zadzwonić. Może coś ci się pospełnia, jakie masz w ogóle z nią relacje. Słabe. Ty w ogóle jej nie znasz. To czemu? A to jest rodzina, dobra, sorry. Nie no, znasz ją, masz coś tam. Własnej rodziny nie do końca znam za to. Także spoko. Takie buty. Zadzwoń do niej. Proszę bardzo, już się tam spełni. No i w sumie jakiś typ. Chcesz zadzwonić jeszcze do drugiej teraz. Kurde, ile tych teraz? Widzę, żeby odrywać lekcję. No i dobra, jakoś tutaj mam ogarnięte, mały fysiku. Więc Nataszka, proszę. Musimy go nauczyć korzystania z toalety. Akurat się obudził, także w samą porę. No i co, będziemy chyba powoli kończyć dzisiaj taki krótki odcinek. Chyba, że zaczekamy do rana na dziecko. A dokąd ty tam się ładujesz? Łoskar. Te simy, nie wiem, one jakieś zapominają, gdzie są ich łóżka. Jakoś nie rozumiem tego totalnie. Nie mam już żadnej dziewczynki w domu. Klip, klip. A jak tam mogliście zauważyć? Telewizor wrócił na swoje miejsce, żeby nie było. Mają z powrotem. O. Radio się bawi. Zbliżenie. Nie widać w ogóle nic. Radek, spojrzałbyś do kamery. Ale po co? A co tu się wydarza? Jaki macie problem? Co? On jest szczęśliwy. A wy? Nataszka, idź się odprąż. I też się odprąż. Ty tu idziesz oglądać obrazki, a potem idziesz spać. A ty się... No dobra, no, sam się położyłeś. Nie będę ci bronić. A wy jesteście zadowoleni z życia. Tylko on tu się bawi, a ten się bawi na górze. No dobra. A my się będziemy bawić w sypialni. Tak, Natasza i Wolfgang bardzo dbają o swoje małżeństwo. Mam nadzieję, że im się spełni, bo teraz mają takie same...
i sam sen życiowy. Znaczy być. Daj mi pocałuj, drodzy pocałunki, Barbara. Niech no mają też coś z życia. Dawno nie byli też na tej randce, może się gdzieś wybierzemy. O, placuszki sobie układamy. No, gdzie tu wchodzisz? Dziecko drogie, idź się bawić. Nie widzisz, co tutaj rodzice robią? No, nie wolno. No, ja nie wiem, co te dzieci. No, widzisz, masz misia. Pokaż, co Petr z misiem robił. To pokazałeś. O, ale tak wygląda nasz Staszek. Co, nie podoba ci się, misiu? Nie słuchaj, co będzie. Patrzcie, on dalej tam leży. Ty, mamin synku. Idź się bawić. Masakra. No dobra, kochani, wszyscy śpią. To ja kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Taki krótki dosyć wyszedł. Więc no. Ale myślę, że takie krótsze są nawet lepsze, bo nie musicie za długo siedzieć i oglądać, a wiem, że to może się też trochę nudzić, takie jak są odcinki za długie. No, w każdym razie ja wam serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie kciuki, żeby była dziewczynka. Pa, pa!